Rafał, 2-0 ze Słoweńcami. Pierwszy krok do awansu, który tutaj przyjechaliście na Węgry, poczynione. Czy na pewno wygrana cieszy przede wszystkim, bo się liczą wygrane mecze, ale dzisiejsze spotkanie nie było naszym najlepszym meczem. Zagraliśmy, można delikatnie powiedzieć, słabo i mecze w lidze u nas były na wyższym poziomie niż to dzisiejsze spotkanie. Przeciwnik nie był jakiś z górnej półki. Zagraliśmy. No, cieszy to, że zero z tyłu jest i dobrze, w miarę dobrze na tle przeciwnika defensywnie, ale z przodu ten mecz wcześniej powinniśmy ustalić na własną korzyść, a nie męczyć się z nimi do końca. To mogło wynikać z faktu, że o tej drużynie właściwie nie udzieli się nic? No dokładnie, to jest widać, że młoda drużyna jakaś, nic nie wiedzieliśmy, nie widzieliśmy ich meczy wcześniej. No nie grali rewelacyjnie, ale my w tym meczu bardziej się do nich przystosowaliśmy i zagraliśmy też podobnie słabo. Rafał, czyste konto w dzisiejszym meczu, to twój drugi shootout w tym sezonie, gratuluję. No dziękuję, oby tak dalej. Czyli już w sobotę, jutro gracie z rumuńskim zespołem. No dokładnie, zobaczymy trochę tego meczu, jak dzisiaj będą się prezentować. Myślę, że to też nie będzie drużyna jakichś najwyższych lotów, ale na to, co mamy, na ten skład, jaki my teraz dysponujemy, każdy mecz będzie ciężki dla nas. Tak jak jest w lidze, tak samo tu będzie.